To niezwykle ważne wydarzenie dla formacji, która jest formacją podległą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tym bardziej dziękuję, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyjął zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. To właśnie na Straży Granicznej, tak jak wspomniał pan prezydent, spoczywa dziś odpowiedzialność ochrony polskich granic, ale także granic wschodniej granicy Unii Europejskiej. Jako kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wielokrotnie spotykaliśmy się z przedstawicielami unijnej agencji Frontex, z przedstawicielami naszych partnerów międzynarodowych i za każdym razem nasi partnerzy międzynarodowi mówią z najwyższym uznaniem i najwyższym szacunkiem o Polskiej Straży Granicznej. To wielka duma. Mówią o waszej pracy, mówią o profesjonalizmie. Często się zdarza także, że przedstawiciele innych zagranicznych służb wskazują właśnie na to, na wzór, jako na Polską Straż Graniczną. Więc stąd, z Koszalina, w imieniu kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji chciałbym dołączyć się do tych gratulacji pana prezydenta, do tego, że są państwo najwyższej klasy ambasadorami Polski w Europie i na świecie. Ale ta dzisiejsza uroczystość jest ważna nie tylko dla formacji Straży Granicznej, ale również dla regionu, dla Pomorza Środkowego, dla Koszalina. Centralny Ośrodek Szkolenia wpisał się w krajobraz miasta. To tutaj, do Koszalina, przyjeżdżają funkcjonariusze z całej Polski szkolić się, nabywać nowych umiejętności. Rozmawiałem z panem komendantem głównym, mówi, że sam wielokrotnie był tutaj na szkoleniach. Mówi, że nie ma funkcjonariusza w Polsce, który nie przeszedłby przez ośrodek w Koszalinie. Dlatego ten ośrodek tutaj z roku na rok jest coraz większą dumą. To tutaj odbywają się szkolenia, to tutaj odbywają się międzynarodowe projekty służące poprawie bezpieczeństwa. To tutaj w Koszalinie, tutaj na Pomorzu Środkowym, tutaj na ziemi koszalińskiej. To tutaj, tak jak powiedziałem, kształcą się ci, którzy z najwyższym uznaniem, o których z najwyższym uznaniem mówią nasi partnerzy międzynarodowi, których pracę tutaj doceniają. I za to, za ten ośrodek, za to, że jako jeden z trzech ośrodków jest Straży Granicznej w Polsce, tego typu jest, są tu prowadzone inwestycje, że ten ośrodek jest coraz silniejszy. Bardzo dziękuję, bo nowoczesny, silniejszy Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie to silniejszy Koszalin i silniejsze Pomorze Środkowe. Dziękuję bardzo.